Zosia, tak jak wspomniałaś, jesteś po szkole teatralnej. Wśród was była także Małgorzata Rozenek, o której w bardzo, bardzo miły sposób się wypowiadałaś. Jak ona sobie poradziła na planie? No bo ona po szkole nie jest. No nie jest. Wiesz co, ja uważam, że jak na takiego naturszczyka, to poradziła sobie bardzo dobrze. Bo jakby wiadomo, że Małgosia nie ma wykształcenia aktorki i tutaj jakby nie ma co udawać, że tak jest. Ale jest to osoba, która pracuje w telewizji od lat. Jest zwierzęciem przed kamerą i czuje się dobrze przed kamerą. No musiała się trochę, wiesz, przerzucić na tryb film, a nie program, bo jednak jest to zupełnie coś innego. Ale no serio, naprawdę uważam, że jak na naturszczyka poradziła sobie bardzo dobrze, a miała cholernie trudną rolę. A czy ty z Anią na przykład dawałyście jakieś rady? Tylko jeżeli o to prosiła. Nie, czy nie wiem jak Ania, natomiast u mnie to jeżeli miała jakieś pytanie, to oczywiście chętnie pomagałam, chętnie dawałam radę, ale jakby nie wtrniałam się, bo od tego jest reżyser. To jaką radę jej dałaś? O Jezus, właśnie co, już też mówiłam wcześniej, że mój mózg po ciąży wygląda jak ser szwajcarski, mam takie dziury, nie pamiętam jakie dawałam jej konkretne rady, wiesz co, my akurat byliśmy z Gosią bardzo blisko podczas kręcenia tego filmu i bardzo dużo rozmawiałyśmy dużo przez telefon, dużo siedziałyśmy w przyczepie i gadałyśmy i nie umiem ci dać jednej rady, natomiast cały czas gadałyśmy, przegadywałyśmy sceny i no, taki miałyśmy fajny flow. Małgosia jest perfekcjonistką, Małgosia jest pracoholiczką w tym sensie, że jest tytanem pracy, co ja bardzo cenię i bardzo podziwiam. I Małgosia weszła w ten film, w tę historię bezpruderyjnie i uczciwie, z pełnym zaangażowaniem. I naprawdę bardzo ją podziwiam, ponieważ to było trudne wyzwanie i ona temu wyzwaniu stawiała czoła.